Cześć. W zasadzie to nie mam się czym pochwalić za bardzo w tym tygodniu, bo jest piątek. I w tym tygodniu za wiele nie zrobiłem, bo moja praca nie pozwalała mi na to. Ale na tyle, ile mogłem, to skończyłem tą stronę na pięknie. Są listewki. Wczoraj wieczorem podocinałem tutaj tą membranę, więc tą stronę mam zakończoną. I co mi zostało z robót na zewnątrz, to docięcie tej membrany tu. Te wszystkie kawałki, które pozostawały, tak jak tutaj, to zrobię dziś. I obramówki okien z desek ławkowych, które kiedyś tam kupiłem. Ale zobaczymy. Muszę się zabrać też za położenie podłogi, bo nawet nie miałem kiedy. Więc gdy dzisiaj zejdą te upały, bo jest ponad 30 stopni, to na wieczór myślę, że zacznę kłaść pierwsze płytki. A teraz idę się przebrać i zabieram się do roboty. Hej! Tak leżą od zeszłego tygodnia. W taki sposób będę je układał, więc na pewno będzie trochę docinek ze względu na to, że gres dość ciężko się tnie gilotyną czy też szlifierką kątową. Postanowiłem, że sobie zakupię taki sprzęt do cięcia płytek. Można tu wymieniać tarcze, więc zamontować mogę sobie tutaj też tarcze do cięcia drewna. Przyda mi się to. Na pewno blat jest malutki, ale to nie jest problem, bo ja zawsze ten blat mogę sobie powiększyć. Kosztowało mnie, tak jak tutaj widać, 350 zł. Nie wiem, nie czytałem żadnych opinii, po prostu stwierdziłem, że kupię jakiś po prostu tani sprzęt, sprawdzę go, jeżeli się nada, no to fajnie, jeżeli nie, no to kciuki w dół, cóż poradzić. Sprawdzimy za chwilę, bo będę musiał dociąć tak ten kawałek kwadratowy, który tam będzie połówkę. Więc tak, co będę potrzebował? Na pewno klej. Kupiłem Cerazit CN11+. Jest on mrozoodporny. Tutaj wiadomo, to będzie stać przez zimę, nieogrzewany i tak dalej, i tak dalej. Tak samo gres. Ma być to po prostu mrozoodporne. Co będę jeszcze potrzebował? Taki młotek gumowy. Pacę do nakładania kleju, to już mam gotową też kupioną fugę, szpachelkę, grunt i zwykły jakiś tam pędzel ławkowy. Kątownik, bo muszę sprawdzić kąt ten tutaj, czy mam go prosty, czy może troszeczkę mi ucieka. Chciałbym na pewno, żeby ten pierwszy rząd szedł idealnie równo przez całą altankę, tak? Żeby nie było tutaj z tej strony żadnych docinek. Tu z tej strony na końcu niestety będą małe, ale tak już jest. Taki jest rozmiar tej altany i takie są rozmiary płytki i tak mniej więcej to wyjdzie. Mam tutaj jeszcze jakiś marker, mały nóż, metrówkę i krzyżaki, tak? I dwie poziomnice, jedną krótką, drugą troszeczkę dłuższą. Język się plącze na koniec tygodnia, no ale temperatura trochę spadła, więc najpierw tutaj delikatnie odkurzę, potem zagruntuję podłogę. Kupiłem jakiś zwykły, najtańszy unigrunt. Nie potrzebuję tutaj nie wiadomo jakichś środków, tak czy siak klej będzie się lepił do tej posadzki jak trzeba. Więc powoli zacznę dzisiaj układać te płytki, a zaraz przeprowadzimy pierwszy test cięcia na tej pile. Do dzieła. We'll be right back.
pierwszą część podłogi mam zagruntowaną, więc teraz w czasie, kiedy ona sobie przeschnie, ja odznaczę sobie tą płytkę w pół. Płytki mają dokładnie 59,9 mm, więc to w pół daje nam 29,95 dokładnie. Nie będziemy aż tak super dokładni, jeżeli zaznaczę to na 29,9. Tarcza tnie 2 mm grubość, może delikatnie więcej. Więc akurat jeżeli zaznaczę na 29,9, to z jednej i z drugiej strony powinno zostać tyle samo. Porówno po 29,9. Tak jak widać, też leży długa łata i kątownik. Sprawdziłem to sobie. Jest w miarę równo, może tam parę z tych cegieł jest bliżej lub dalej, ale jak zacznę tą pierwszą płytkę kłaść na równo, to powinienem wyjść elegancko z całą resztą, więc najpierw dotknę to, a bynajmniej spróbuję. I jak już będę miał tą jedną tutaj dociętą, to wtedy będę mógł rozrobić trochę kleju i myślę, że położę dzisiaj kilka płytek tak na starcie, bo nie układałem płytek już od kilku lat i obawiam się, co może z tego wyjść. No nic, trzeba spróbować. No to próba pierwsza. To ostrze perfidnie psuje grasy. Także jutro muszę zainwestować w jakieś nowe ostrze. To na pewno uda mi się zakryć, ale nie tego chciałem od ostrza. Okej, przycinarka może nie jest jakaś super, ale czego można było się spodziewać za 350 zł. Mniejsza o to, tnie dość równo. Szkoda tylko, że strzępi górę gresu, ale to i tak pójdzie schowane pod listwę. Przeciąłem praktycznie na równo obydwie. Więc zaczynam od pełnej płytki i teraz najlepiej dopasować kolorystycznie sobie już drugą. Tu zaznaczyłem sobie pół płytki, żeby wiedzieć, gdzie ma być spoina. Ułożymy sobie tutaj dwa krzyżaki. O! I tak bym zaczął. Więc wyciągam wiertarkę, nakładam mieszadło, o którym wcześniej nie wspomniałem, też kupiłem. No i rozrobię trochę kleju, przykleję to i zobaczymy, jak to będzie szło. Także do dzieła. Klej rozrobiony. Klej ma być gęsty, ma nie spadać, ma się dobrze trzymać. Ja zawsze układałem płytki nakładając klej na płytki, nie na powierzchnię i potem płytka na to. Nie wiem, tak się nauczyłem, tak mi jest wygodniej, robię tak jak tu pasuje. Inni mogą robić to inaczej.
Nie idzie mi to tak gładko, jak bym chciał, ale... Trudno. I chyba zmienię koncepcję roboty i zacznę kłaść klej na podłoże, a potem próbuję rozmywać. Nie idzie mi to za zgrabnie, ale drugą płytkę położyłem już o wiele lepiej, więc najpierw na podłoże wyrównać i na płytkę też klej. I wtedy będzie tak, jak być powinno. I myślę, że łączę po prostu timelapse'a. Będzie to się lepiej oglądać. Cześć. Minęło kilka lat od kiedy ostatnim razem układałem jakieś płytki i zapomniałem o tym, że płytki 60-centymetrowe w zwyczaju mają to, że są bananowe i na środku zawsze jest wyżej niż na rogach i ciężko było mi wczoraj ułożyć je no tak z fajnym poziomem, bo środek niby wszystko jest ok, a potem rogi mi się nie chciały zgadzać. W końcu dotarło do mnie, że muszę to sprawdzić na dłuższej poziomicy. Okazało się, że poziomica leży na samych środkach płytek, a rogów po prostu nawet nie dotyka. Więc nie będę się do tego jakoś strasznie przykładał, bo zjem sobie zęby na tym z nerwów niepotrzebnie. Więc na spokojnie dzisiaj będę kontynuował kolejne płytki. A teraz wracam z tartaku, bo zaczyna się, tak jak już wspomniałem, budowa domu i potrzebowałem trochę pali do zrobienia szalunków. I to, co widzicie tam z tyłu, to jest 160 palików, takie po 1,20 m. Za nie wszystkie zapłaciłem 200 zł. Uważam, że to całkiem spoko cena, bo jeżeli jedna łata 4-metrowa w Castoramie kosztuje 30 coś złotych, to ja mam tutaj dużo chyba lepszą cenę. Jadę na działkę kontynuować gresik, ale jeszcze najpierw pewnie rozpakuję to. Tutaj związane z obróbką kominka. Tą płytkę ciąłem 3 razy, zmarnowałem 2 płytki. Ale cóż, no, muszę wrócić z powrotem do wprawy.
mam już to w sumie docięte, zostawiam sobie tylko ten narożnik, to sobie położę, kiedy będę miał już tą część w zasadzie poklejoną, więc rozrabiam klej i postaram się to ułożyć, mam nadzieję, że będzie mi szło o wiele lżej niż wczoraj, chociaż jest mega gorąco.